Dzień dobry. Chyba już jesteśmy na żywo z Tak, tego. już jesteśmy, już wszyscy wchodzą Już na jesteśmy pokój. na żywo. Aha, i już tak, teraz już widzę, że już sporo osób jest z nami, w związku z czym już takie oficjalne dzień dobry czy dobry wieczór. Dzień dobry, bo jeszcze cały czas mam jasno, ale mimo wszystko już zbliżamy się ku wieczorowi. Bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, które już w tej chwili są z nami. Cieszę się, że wszyscy Państwo postanowiliście ten czas, te 1,5 godziny spędzić właśnie wybierając to wydarzenie. I mam nadzieję, że to nie będzie dla nas wszystkich czas stracony, a w szczególności dla Państwa. Za chwileczkę parę najważniejszych informacji, które powinny się pojawić na początku. Jesteśmy w trakcie wydarzenia, które, jak widać, nazwaliśmy Pomagajmy się uczyć. Jest to nasz taki cykl. Tym razem tytuł tego obecnego odcinka, czy tego naszego dzisiejszego wydarzenia, to jak skutecznie doceniać uczniów. Zanim jeszcze zaczniemy kwestie merytoryczne, to ja chciałam powiedzieć parę słów o instytucji, o Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki uprzejmości, której wszyscy tutaj jesteśmy. Zawsze chwalimy się tym, że jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją i przede wszystkim współpracujemy z nauczycielkami, nauczycielami, z dyrekcjami szkół w tematyce różnych metod nauczania, w tematyce, która jest ważna dla szkoły. I szczycimy się też tym, że reagujemy bardzo szybko, natychmiastowo powiedziałabym, na wszystko, co jest wokół nas, czyli nie zajmujemy się tylko i wyłącznie tym, co jest dla nas najważniejsze, ale najważniejsze jest to, co na bieżąco dzieje się wokół nas wszystkich i na co też w szkołach trzeba i należy reagować. Dzięki temu nasi uczniowie i uczennice angażują się w swoją edukację, no i przede wszystkim właśnie dostrzegają wyzwania współczesnego świata i lepiej radzą sobie z tymi wyzwaniami. Jeśli chodzi o skalę naszego działania, to działamy już od 28 lat. Nie chce się wierzyć, prawie. Współpracujemy z około 40 tysiącami nauczycieli oraz dyrektorów, a w naszym działaniu uczestniczyło około 10 tysięcy szkół z całej Polski. Jeśli chodzi o największy nasz program w Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jest program Szkoła Ucząca się i tu dbamy o to, czy staramy się o to, aby pomagać szkołom tworzyć środowisko uczenia się, tworzyć pewną kulturę pracy w jak najbardziej skuteczny sposób. Zależy nam na tym, żeby wspierać szkoły, wspierać nauczycieli, nauczycielki w rozwoju, żeby doskonalić kompetencje nauczycieli, również kompetencje dyrektorów, bo też i oni pozostają w centrum naszej uwagi. I cały czas zależy nam na tym, żeby ten proces uczenia się był, przede wszystkim proces uczenia się, żeby był w szkołach doskonalony. Jeśli chodzi o takie nasze kluczowe koncepcje w tym programie Szkoła Ucząca się, to zajmujemy się z dużym upodobaniem i z dużą wiarą i zaangażowaniem ocenianiem kształtującym. Kładziemy nacisk bardzo mocny na współpracę nauczycieli, a także ważny dla nas jest wątek przywództwa edukacyjnego.
Jeśli chodzi o wsparcie szkoleniowe, to mamy wiele programów, które jakby są jakby tu obecne i jakby dostępne dla nauczycieli, nauczycielek, dla szkół, dla dyrektorów. I chciałam jedynie dodać, że w ramach tego programu Szkoła Ucząca się prowadzonych jest kilka ważnych działań. I jednym z tych działań to są kursy internetowe w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej i tak naprawdę w ramach tego wydarzenia, tego działania spotykamy się dzisiaj. Oprócz tych kursów internetowych w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej mamy też warsztaty dla rad pedagogicznych, mamy takie szeroko zakrojone, całościowe programy rozwoju szkół, które zakładają wprowadzanie oceniania kształtującego, współpracę nauczycieli i takie rozproszone przywództwo edukacyjne w każdej szkole. One dosyć długo trwają, różne działania tam są w ramach tych programów i dlatego możemy sobie zakładać aż tak ambitne cele. I wreszcie jeszcze jedno działanie w ramach Szkoły Uczącej się to są studia podyplomowe dla dyrektorów, które właśnie ten wątek rozproszonego przywództwa edukacyjnego, które jest skoncentrowane jednak na uczeniu się, no przede wszystkim tutaj ten wątek się pojawia. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to z koleżankami, które będą właściwie prowadziły, bo ja jestem tylko osobą, która tutaj anonsuje, która tu zaczyna to wszystko, natomiast najważniejsze będą osoby prowadzące, które za chwileczkę przedstawię. Jak dyskutowałyśmy o tych celach, to wyłoniły nam się takie właśnie oto, które Państwo widzicie również na slajdzie. Ja przede wszystkim chciałabym docenić wszystkie nasze uczestniczki, uczestników Nauczycielskiej Akademii Internetowej, którzy w tym roku, w poprzednich może latach byli razem z nami w kursach. Podziękować Wam za Wasze zaangażowanie. Chcę również docenić i podziękować za zaangażowanie osobom, dzięki którym te kursy są możliwe, a mianowicie mentorkom, mentorom, kierowniczkom i kierownikom tych kursów, ale przede wszystkim właśnie tym osobom uczestniczącym, bo to jakby Wy nas mobilizujecie do tego, żeby robić to, co robimy. I to dzisiejsze wydarzenie jest też dla Was taką klamerką spinającą ten rok Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Chciałabym złożyć również ukłon w stronę osób, które dzisiaj postanowiły być z nami, nie uczestniczyły wcześniej w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, czy nie uczestniczyły w tym roku w Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Cieszymy się, że z nami jesteście. Chcemy Wam jakby trochę uchylić naszej kuchni, pokazać to, co robimy w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w takiej pigułce, żebyście mieli wyobrażenie, czym się zajmujemy. I wszystkim Wam właśnie i tym osobom, które już są z nami dłużej, czy są z nami w tym roku oraz tym wszystkim, którzy są z nami po raz pierwszy, mamy taką formę prezentu oczywiście merytorycznego. Wierzymy, że on będzie dla Was użyteczny i stąd właśnie tematyka dzisiejszego spotkania, a mianowicie zależy nam na tym, aby poruszyć tematykę, co robić, aby informacja zwrotna budowała relacje z uczniami i aby wzmacniała ich chęć do uczenia się. To jest cel merytoryczny naszego spotkania. I w związku z tym w tej części merytorycznej będziemy się starać o to, abyście Państwo dowiedzieli się, jak zwiększyć oddziaływanie informacji zwrotnej na uczenie się. I również będziemy mówić trochę o tym, jaka jest specyfika informacji zwrotnej w relacji dorosły-dorosły, ponieważ my w naszych kursach, współpracując ze sobą, no to jest dla nas bardzo istotna sprawa, ponieważ cały czas współpracując, ta informacja zwrotna właśnie w naszych relacjach się pojawia.
I wreszcie osoby, które dzisiaj poprowadzą nas przez te rozważania. Obie panie, bo akurat panie tutaj dzisiaj gościmy, przede wszystkim profesjonalistki i praktyczki. Myślę, że to jest chyba najlepsza rekomendacja obydwu osób. Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka. Magda jest nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej numer 15 w Koninie. I druga nauczycielka, choć dodam, że trochę nieczynna, to znaczy nie pracujesz dzisiaj jako nauczycielka, ale całą swoją karierę zawodową spędziła w szkole. Nauczycielka biologii i Małgosia tak prosiła, żeby ją przedstawić przede wszystkim, czyli Małgorzata Ostrowska, nauczycielka biologii wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich. I ja myślę sobie, że obydwie panie, Magda i Małgosia, dodadzą jeszcze od siebie, jeśli to, co będą chciały i co jest ważne, żebyście Państwo o nich wiedzieli, zanim zaczną swoje merytoryczne wystąpienie. I ja na chwilę podziękuję, to znaczy na dłuższy czas podziękuję, oddam głos Magdzie i Małgosi, a na końcu jeszcze będę miała przyjemność z Państwem się na krótką chwilę spotkać. Także oddaję głos i przestaję udostępniać ekran, proszę. Oddaję Wam głos i ekran. Dziękuję bardzo, Jasiu. Dzień dobry Państwu. Jasia już nas przedstawiła. Ja myślę, że też już nie ma potrzeby, żeby więcej dodawać jeszcze informacji na swój temat, ponieważ dla mnie rzeczywiście najważniejsze jest to, że jestem nauczycielką i tym samym żyję co Państwo. I myślę też, że to jest najważniejsze. Chcemy zaprosić Państwa dzisiaj do tego, żebyśmy wymienili pomiędzy sobą różne doświadczenia, ale rzeczywiście, ponieważ jest to webinarium, to my z Magdą podzielimy się najbardziej z Państwem naszymi doświadczeniami w obszarze doceniania uczniów, również dzięki informacji zwrotnej, ale też zapraszamy do interakcji na czacie, jeśli będą mieli Państwo pytania, a czas nam pozwoli, bo on jak zwykle determinuje rzeczywiście to, co się dzieje z drugiej strony ekranu, czyli po naszej stronie i po Państwa, to na te pytania chętnie odpowiemy. I na początek jeszcze oddam tylko na chwilę głos Magdzie, żeby jeszcze, jeśli chce, dodała coś o sobie i przystąpimy do części merytorycznej. Dzień dobry, witam Państwa. Ja powiem tak, wszystko co robię z ocenianiem kształtującym zawdzięczam Małgosi, to jest moje guru, jeśli chodzi o ocenianie kształtujące, a jeśli chodzi o informację zwrotną, to podejrzewam, że nie ma jej równych, nie obrażając nikogo. Także trafili Państwo w bardzo dobre ręce. Ja dzięki Małgosi również odważyłam się pracować w tym roku zupełnie bez ocen. Wspierało mnie w tym sporo osób i już nie będę wymieniała gangu polonistów, których wspiera się nawzajem. W tym roku pracuję z innowacją Doceniam bez ocen i powiem, że jestem bardzo szczęśliwym nauczycielem języka polskiego, który kiedyś wystawiał 30 ocen cząstkowych w półroczu. Teraz nie wystawia żadnej oceny poza oceną na pierwsze półrocze i na drugie półrocze, do czego obliguje mnie statut szkoły, niekoniecznie ustawa. I powiem więcej, tę ocenę wystawiają sobie uczniowie, ale o tym powiem trochę szerzej wtedy, kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas. Mam nadzieję, że większość z Państwa trafiając tutaj wierzy, że informacja zwrotna to, co jest bardzo ważne w procesie uczenia się i pokazanie uczniowi, gdzie jest w tym procesie, jest najważniejsze. A teraz zapraszamy Państwa do pierwszej aktywności, ponieważ jest bardzo szerokie gremium i na Facebooku, i tutaj w sali Zooma, ale pewnie tylko my możemy, którzy tutaj są obecni, wypełnić ankiety. Dlatego zapraszam Państwa do takiej prostej ankiety, która pozwoli nam też zorientować się, jakie mają Państwo doświadczenia z informacją zwrotną. I chciałabym Państwa poprosić, to jest oczywiście anonimowa ankieta, o zaznaczenie, wybranie i zaznaczenie odpowiedzi, z którą się Państwo najbardziej utożsamiają.
Bardzo mi przykro, ja nie mogę wypełnić ankiety. Trudno, przyjmujemy. Odczekamy chwilkę, ponieważ widzę, że z wielką energią Państwo to wypełniają i wysyłają. W tej chwili mamy 170 głosów, jest nas troszkę więcej, więc jeszcze 15 sekund i zakończymy ankietę. Cały czas Państwo jeszcze głosują. To w takim razie ja pozwolę sobie zakończyć. Mamy w tej chwili 182 głosy. Bardzo Państwu dziękuję. Zakończyłam ankietę i też ją udostępnię, żeby Państwo mogli zobaczyć na ekranie. Widzimy w tej chwili, że najwięcej spośród nas to takie osoby, które już mają pewną praktykę, lecz potrzebują jeszcze troszkę ćwiczeń, trochę więcej. To podobnie jak my z Magdą, bo my też mamy praktykę od jakiegoś czasu, na przykład od 2005 roku, ale ciągle czuję, że potrzebuję naprawdę jeszcze cały czas praktyki i doskonalenia tej umiejętności, ponieważ ja myślę, że jest to taki obszar samodoskonalenia, który jest po prostu nieograniczony, można powiedzieć. I ciągle coś dostrzegam takiego, co można byłoby jeszcze udoskonalić. Bardzo też serdecznie witam tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na czym polega informacja zwrotna, ale mam nadzieję też, że to, co w tej chwili się wydarzy, co przed nami, pomoże też Państwu właśnie w rozpoczęciu pracy intensywnej z informacją zwrotną. Ale też są takie osoby, które systematycznie już przekazują informację zwrotną swoim uczniom. Pewnie też jest wiele takich osób wśród nas, które również przekazują informację zwrotną dorosłym i budują w tej sytuacji już takie relacje bliższe, koleżeńskie, partnerskie, właśnie z osobami, z którymi współpracuję. Na początek ankiety, więc jeśli mówimy o informacji zwrotnej, ja też podzielę się z Państwem ekranem po to, żeby można było rozpocząć tą właśnie krótką wymianę doświadczeń, ale na początek zapraszam do tego, żebyśmy wspólnie pomyśleli o tym, co jest naprawdę celem informacji zwrotnej i widać, że każdy z nas ma pewnie jakiś swój własny cel, ale pewnie wszyscy myślimy o tym, że informacja zwrotna jest po to, żeby uczniowie lub osoby dorosłe uczące się, czy osoby dorosłe będące w naszym otoczeniu, na przykład kiedy udzielamy informacji zwrotnej dotyczącej zachowania, niezależnie od wieku, to jest właśnie postęp, czyli postęp w uczeniu się, postęp w zachowaniu, postęp w nabieraniu różnych postaw, jest dzięki informacji zwrotnej, niezależnie od tego, czy będzie to informacja zwrotna, którą otrzymamy od drugiej osoby, czy będzie to informacja zwrotna koleżeńska, którą dziecko dziecku przekaże, czy też będzie to autorefleksja, bo jest to ten rodzaj informacji zwrotnej, której możemy udzielać samym sobie. I jeśli mamy do czynienia z informacją zwrotną, to szczęście, że ktoś w otoczeniu nam jej udzieli, bo widzi taki bardziej z zewnątrz obraz tego, co się dzieje, to dzięki informacji zwrotnej możemy zrobić postęp w zależności od tego, jaki rodzaj tej informacji zwrotnej, ile będzie zawierał komentarzy, takie, które pozwolą zrobić nam postęp. Jeśli nie mamy informacji zwrotnej w żadnej postaci, o której już powiedziałam wcześniej, to mamy to, co zwykle, czyli jeśli robimy to, co zawsze, to jest nikła szansa na postęp, a czasem po prostu zostajemy w jednym miejscu. I ja myślę też, że ten prosty obraz pokazuje nam właśnie to, że informacja zwrotna odgrywa ogromną rolę w naszym rozwoju, ale będąc w tematyce naszego webinarium, czyli docenianiu, chciałabym też zwrócić uwagę, że to ma ogromny wpływ na to, czy my w ogóle przyjmiemy informację zwrotną i nie ma też rozwoju bez doceniania, bez poczucia własnej wartości, bez tego, że my jako osoby odbierające informację zwrotną i uczące się ciągle, czujemy coraz większą pewność, na przykład zawodową albo uczącego się.
Informacja zwrotna pełni szereg różnych funkcji, ale to, co najważniejsze i co zebrał pan profesor John Hattie, to są te pięć takich najważniejszych elementów. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby zwiększyć wiedzę, żeby poprawić zrozumienie tego, z czym mamy do czynienia, żeby poszerzyć różne umiejętności, które ćwiczymy sami albo z uczniami, ale też, żeby móc przekształcić nasze podstawowe umiejętności, elementarne, takie preumiejętności w bardzo eksperckie kompetencje. W końcu uzyskać biegłość w uczeniu się, nie być na etapie praktykowania ciągle, ale właśnie ten etap biegłości, czyli po prostu ja wiem, że wiem, że umiem, ale też to, co jest w ostatniej kropce naszej, czyli podnieść wiarę we własne możliwości, chciałabym właściwie przenieść na początek, bo jeśli to się dzieje, to potem dużo łatwiej nam i zwiększać wiedzę, i zrozumienie, umiejętności i tak dalej. Ciekawe jest to, że wiele osób traktuje informację zwrotną bardzo, bardzo szeroko. Inne osoby uważają, ja też sama jako nauczycielka wychowania fizycznego pamiętam ten czas, kiedy unosiłam kciuk w górę i uważałam, że to jest informacja zwrotna, na którą czekają moje uczennice i moi uczniowie, ale okazuje się, że rzeczywiście może to być jakiś element tego, co chcę im przekazać i oznaczać, tak, to, co zrobiłaś, jest w pełni na przykład poprawnie albo świetnie. Natomiast te fragmenty, które tutaj widzimy na slajdzie, takie fragmenty różnych informacji, które możemy przekazywać, one naprawdę nie są samą informacją zwrotną, edukacyjną, czyli taką, która powoduje rozwój. Czyli jeśli te zdania zostaną przez nas przekazane uczniom, to nie mają one wpływu na uczenie się. Jak zawsze pięknie, ogólnik, tak super, gratulacje, dobrze ci idzie, brawo. Pewnie dużo takich różnych wzmocnień stosujemy na co dzień w naszej praktyce i ja też to robiłam, chociaż teraz przyznam, że nie znajdziecie Państwo tego w moich informacjach zwrotnych, ale chcę zwrócić uwagę na to, że one właśnie powodują, że człowieka, który otrzymuje taki komunikat, wypełnia radość, ale czasem jest niepewny. Na przykład popraw styl, zastanawiam się, jak ja mam to zrobić, czy popracuj nad kolejnością działań, też nie wiem, jak to zrobić. No i spróbuj poprawić to zadanie, do tego jeszcze przejdziemy później, więc teraz na razie tajemnicy nie odkryję. To także nie są informacje zwrotne. Można byłoby powiedzieć, że to są jakieś oceny sumujące lub też jakieś sygnały, które chcemy przekazać naszym uczniom. Często stosowane są, szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej, jednak ich wymiar i znaczenie takie może być zupełnie źle zrozumiane. Część z nich pokazuje emocje, część z nich pokazuje, że coś nie jest w porządku, ale rzeczywiście uczniowie, którzy otrzymają takie informacje, nie są w stanie zrobić postępu w swoim uczeniu się, bo po prostu nie wiedzą jak. Ponadto jeszcze łączenie informacji zwrotnej ze stopniem i z różnymi komunikatami. Akurat tutaj jest taki komunikat, który na pewno nie buduje, nie dowartościowuje uczniów. Jest też takim komunikatem, który nie kieruje uwagi na uczenie się, tylko pozostaje bardziej przy ocenie. Chciałam też zwrócić uwagę na to, co widziałam w jakichś szkołach, w których byłam niedawno, a mianowicie połączenie kolorów zielonego, żółtego i czerwonego z emotikonami, co oznaczało dla osób, które używały tych ikon, to, że uczniowie coś zrobili dobrze, coś nad czym się zastanawiają, albo też coś zrobili źle. I okazuje się, że te łączenie właśnie oceny sumującej ze światłami, które używamy w ocenianiu kształtującym, jako pozyskiwanie informacji o tym, gdzie w uczeniu się są moi uczniowie w danym momencie lekcji, wprowadzało dla uczniów tutaj zamieszanie. Co jest informacją zwrotną, a nie jest, też pewno większość z nas już wie, ale ponieważ są też osoby, które spotykają się być może po raz pierwszy z tym, to chciałam jeszcze bardzo króciutko powiedzieć. Informacja zwrotna jest takim rodzajem komunikatów, który ma pozwolić na to, żeby uczniowie odkryli, co w ich pracy czy w ich zachowaniu
czy w tym, co wykonali, jest dobre, ale to nie jest stopień, tak? Nie są to procenty, nie są to punkty, ale także nie ocena opisowa, która jest ocena opisowa z definicji oceną już sumującą. Informacja zwrotna też nie jest wyłącznie informacją o błędach, chociaż informacje o błędach mogą stanowić część informacji zwrotnej. Można powiedzieć, że jest to na pewno taki doceniający komunikat, który łączy też w swojej zawartości konkretne wskazówki rozwojowe i to pozwala właśnie zrobić postęp. To, co umieściłyśmy z Magdą na tym slajdzie, też może troszkę odbiegać od tego, co Państwo znają może ze szkoleń, warsztatów czy z praktyki swojej szkolnej. Tam, gdzie mówiliśmy o tym, że w informacji zwrotnej są to, co jest zrobione dobrze, to, co źle, tak, jakie błędy, jak je poprawić i co może zrobić uczeń, żeby dalej się rozwijać. Tutaj jest to dokładnie to samo, opisane nieco innym językiem i chciałabym też nawiązać do tego, że z Magdą pracujemy bardzo intensywnie nad tym, żeby również w informacjach zwrotnych wykorzystywać język porozumienia bez przemocy, który także łączy się, czyli jest tutaj duża uważność na to, jak formułujemy dane komunikaty, ale też, żeby ograniczać ocenne komunikaty, a właściwie je wyeliminować i wprowadzać jedynie takie, które są spostrzeżeniami i na tej bazie budować informacje zwrotne. Dlaczego? Dlatego, że te bodźce rozwojowe wtedy są łatwiej przez uczniów przyjmowane i oni już na samym wstępie, kiedy odczytują, czy kiedy zapoznają się, kiedy my im przekazujemy ustną informację zwrotną, nie powoduje to takiej reakcji, że uczeń pamięta jedynie ocenę, czyli słowo wyrażające ocenę, czy słowa wyrażające ocenę i przyjmuje jako krytykę swojej pracy lub osoby, a nie skupia się nad wskazówkami, właściwie nad tym, na czym nam najbardziej zależy, czyli na rozwoju. No i chcieliśmy teraz zaprosić do krótkiej aktywności. Nasze sposoby doceniania uczniów w informacji zwrotnej. No właśnie, jak my doceniamy uczniów w informacji zwrotnej. My rozmawiałyśmy, Małgosiu, czy ty chcesz teraz zrobić jakąś aktywność? Nie, no miała być aktywność na czacie, tak? Jak Państwo, czy Państwo mają jakieś swoje ulubione sposoby oceniania? Czy doceniania, tak, doceniania uczniów. Dobra, to czekamy na Państwa. Zapraszamy, damy dosłownie 15 sekund, pół minuty. Można jednym wyrazem czy dwoma określić na czacie, wpisać, jakie mają Państwo sposoby własne, ulubione. Żebyśmy Państwa mogli... sposoby na docenianie uczniów. Naklejki. Dwie gwiazdki, jedno życzenie. Trzy gwiazdy, jedno życzenie. Plusy, naklejki, miłe słowo. Dwie gwiazdy, życzenie. Podoba mi się twój pomysł. Oklaski. Skupić się na tym, co uczeń potrafi, a nie na tym, czego nie potrafi. Dwie gwiazdy lub korona. Docenienie. Pozytywna krytyka. Kanapka. Ciekawe jest, co mówisz. Plusy. Ustne docenianie tego, co było dobrze. Brawa i plusy. Po prostu brawa dla ucznia. Zielony i pomarańczowy kolor. Kanapka. Mhm. Wyróżnienie każdego, docenienie. Docenienie wkładu pracy. Czas na aktywność własną. Zaproszenie do większej współpracy. Wpis, doceniam twoje rozwiązanie. Skupianie się na pozytywach. Super, gratulacje. Motywacja. Plusy, pozytywna argumentacja. Świetnie sobie z tym poradziłeś. Wskazówki do dalszej pracy. Mnóstwo innych. Klasa szafirowa zbiera szafirki, wymienia je na nagrody. Upominki od pani dyrektor. Aplikacja Klas Dojo i plusy w niej. Pochwalenie. Twoja mama byłaby z ciebie dumna. Okej, chyba wszystko. No właśnie, a jak my chcielibyśmy, żeby uczniowie byli doceniani w informacji zwrotnej,
jak można docenić wyniki pracy uczniów. No właśnie, podoba mi się, z przyjemnością patrzę na, podziwiam sposób, w jaki, doceniam to, że, gratuluję Ci umiejętności, Twoja praca może być wzorem. No właśnie, czego może być wzorem? Możesz być dumny. I na to chcemy z Małgosią zwrócić uwagę. Ja bardzo długo walczę z tym, że nie mówię do ucznia, jestem z Ciebie dumna. Bo to nie ja mam być z niego dumna, tylko on ma być dumny z siebie. I ja często powtarzam moim uczniom, że najważniejsze, żeby oni każdego dnia byli po prostu mądrzejsi, wiedzieli więcej. Więc na to bardzo chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę. To, o czym też mówiła już Małgosia, docenianie to niekoniecznie chwalenie i starajmy się tego unikać, żeby odnosić się ściśle do kryteriów. I ja czasami mam wrażenie, że mówię to do znudzenia, że podstawą dobrze udzielonej informacji zwrotnej są dobrze skonstruowane kryteria sukcesu. Jeśli te kryteria sukcesu są skonstruowane w sposób taki bardzo mierzalny i sprawdzalny, to zarówno my możemy udzielić uczniowi bardzo konstruktywnej informacji zwrotnej, opierającej się właśnie na tym, że go doceniamy, a nie chwalimy. Uczeń sam może udzielić sobie informacji zwrotnej i mogą udzielić informacji zwrotnej koleżeńskiej. Tu macie Państwo przykład informacji zwrotnej udzielanej w nauczaniu początkowym. Jak widać, jest to jedna z pierwszych lekcji, bo to jest poznanie literki O. I mamy kryteria sukcesu. I to, co też jest jakby dla nas bardzo istotne, użycie pierwszej osoby, czasowników w pierwszej osobie. Ja, czyli ja nauczyciel, będę zwracać na to, czy potraficie opowiedzieć o tym, w jaki sposób Olek pomógł swojemu koledze pisać poprawnie literę O, wyróżnić głoskę O w wyrazach. I proszę zobaczyć, tu nie ma skreślonych, źle napisanych literek. Tutaj są tylko i wyłącznie korony nad poprawnie zapisaną literką. Czyli uczeń otrzymał informacje, które z jego literek napisane są poprawnie, wie ewentualnie, co musi zrobić, żeby te wszystkie pozostałe też doszły do tego, że będą nad wszystkimi korony, czyli otrzymał w bardzo prosty sposób informacji zwrotnej, ale doceniającej informacji zwrotnej, nie krytykującej, nie wytykającej błędów, tylko sprawiającej, że on sam z przyjemnością patrzy na poprawioną przez panią pracę. No właśnie. I tu coś, co lubię ja i lubią moi uczniowie, czyli dyktanda. Oni jeszcze bardziej lubią dyktanda biegane, ale to nie czas i miejsce, żeby o tym mówić. Dyktando poprawione zielonym długopisem. I proszę Państwa, żeby było jasne, tu nie chodzi o kolor. Tu chodzi o to, że poprawiam i zaznaczam to, co uczeń zrobił dobrze. Czyli znowu go doceniam, a nie oceniam. Ja bardzo często nawet mówię do dzieci, powiedz, jaki jest Twój ulubiony kolor i poprawiam tym ulubionym kolorem ich pracę. Jaka jest radość dzieci? Wszyscy wiemy, że dyktanda budzą w dzieciach lęk, przerażenie. Myślę, że wielu z nas śnią się po nocach jeszcze dzisiaj. Moi uczniowie lubią dyktanda. I kiedy widzą takie zielone dyktando, krzyczą, a ja podobno jestem głąb ortograficzny, a tu jest tylko zielono. Więc spróbujmy pokazać dzieciom, że umią, potrafią i że każdy kolejny dyktando sprawi, że to zielone będzie wszędzie. I to jest docenianie. No i kolejny sposób. Widzę siedem poprawnie napisanych wyrazów. Ja zdradzę Państwu tajemnicę. Tu na końcu była jeszcze uśmiechnięta buzia, którą Małgosia wyrzuciła, żeby nie było, że informacja zwrotna wyrażana jest za pomocą emotikonki. Ja nie ukrywam, ciągle jeszcze mam z tym problem, ciągle mi się wydaje, że ta buźka dodaje takiej
emocji pozytywnej z mojej strony i że dziecko wie, że ja się bardzo z niego cieszę. Nie, że jestem z niego dumna, bo dumny ma być on, ale 7 poprawnie napisanych wyrazów jest informacją zwrotną. Ono widzi, że jednego nie napisało poprawnie i wie, że musi go poprawić i tu już ustalamy formę poprawy. I znowu dajemy dziecku wybór, jak dokona tej poprawy. Bardzo często robię tak, że wypisuję wszystkie błędy popełniane na dyktandach i je wyświetlam na przykład i poprawiamy wszystkie błędy. Nikt nie wie, czyje są które i jakby nie ma tego napiętnowania, że ja zrobiłam 17 błędów, a kolega tylko 2 czy 3, bo poprawiamy po prostu wszystkie błędy, które się w dyktandach pojawiły. Jeszcze w kwestii formalnych chciałabym dodać, że nie jestem przeciwniczką buziek. Tylko chodzi o to, że sama buźka, ona nie wyraża informacji zwrotnej, która pozwala zrobić postęp w uczeniu się. Natomiast jeśli jest łączona też z konkretną informacją dotyczącą na przykład tego, co zrobione zostało poprawnie w pracy, albo tego, co należy... Właściwie to najczęściej tutaj nauczyciele to stosują, czyli to, co poprawne w pracy. I jest wtedy pozytywnym wzmocnieniem i na pewno otwiera dzieci na to, szczególnie młodsze, na to, że pani jednak pozytywnie bardzo przyjmuje to i że jest mu wtedy przyjemnie. Także chodzi nam o to, że wyłącznie sam znaczek nie jest informacją zwrotną. Chcieliśmy tylko pokazać bardzo wzorcową informację zwrotną po prostu, żeby nikomu się nie zakodowało, że buźka jest informacją zwrotną. Jak wskazać umiejętności, które można jeszcze wytrenować i wyćwiczyć? No bo już wiemy, jak doceniać. Jak pokazać, że zrobił dobrze? No to teraz jak spowodować, żeby chciał pracować dalej? I znowu ten język jest bardzo ważny. Jeśli będziemy używali języka w pierwszej osobie liczby pojedynczej, mnie tak podoba się, albo martwi mnie, że czegoś jeszcze nie zrobiłeś, albo widzę, że w pracy czegoś brakuje, to uczeń ma takie poczucie, że my mu nie wytykamy tego, co zrobił błąd, tylko troszczymy się o niego. On się czuje taki przez nas zaopiekowany, że to, co chcielibyśmy, żeby jeszcze potrafił zrobić lepiej. I znowu cały czas będę to podkreślała. To nie jest tak, że my przyjmujemy, że wszyscy uczniowie muszą wszystko umieć i chcieć umieć na 100%. I popatrzcie Państwo, piszę poznane litery zgodnie ze wzorem w liniaturze zeszytu, prawidłowo łączę litery w sylabach, prawidłowo łączę litery w wyrazach. To jest świetna informacja zwrotna, którą uczeń może sobie też sam za pomocą właśnie świateł i kolorów udzielić sam. Może mu też również te kolory zamalować nauczyciel. Tu mamy kryteria sukcesu już do dłuższej pracy, że ma ułożyć treść zadania tekstowego, ułożyć pytania do tego zadania, no i napisać odpowiednie obliczenia w zeszycie. Nadal mamy nauczanie zintegrowane i te pierwsze 3 lata szkoły podstawowej, których tu często będą pojawiały się wklejki, no bo czas na zapisanie tych kryteriów sukcesu pewnie przerastałby możliwości i umiejętności dzieci i trochę szkoda w tym momencie na to czasu. Natomiast my też bardzo zachęcamy do tego, żeby odchodzić od wklejek, żeby jednak ćwiczyć tę grafomotorykę, żeby te dzieci częściej pisały w zeszytach samodzielnie kryteria sukcesu. Bardzo też zachęcamy, żeby tworzyły wraz z nauczycielami te kryteria sukcesu, bo wtedy czują jakby wzmożoną odpowiedzialność za ten swój proces uczenia. Ale tak jak powiedzieliśmy, pokazywać uczniowi, wskazywać uczniowi umiejętności, które jeszcze nie są u niego doskonałe i można to robić w sposób bardzo przyjazny i będziemy cały czas mogły się podkreślały. Język empatii, język, który pokaż, że zrobił coś źle, ale nie nazywaj nawet tego może błędem, tak? Tu mamy, ja to muszę powiedzieć i Małgosia wie dlaczego, mapę myśli stworzoną przez ucznia klasy drugiej szkoły podstawowej.
Ja często odsyłam Państwa do bloga też naszej współpracowniczki Wiesi Mitulskiej, która pokazuje, jak pracuje z uczniami, i tam uczniowie w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej tworzą mapy myśli. Jak trafia do mnie czwartoklasista i nie wie, co to jest mapa myśli i nie potrafi tworzyć innych notatek niż tego, że przepisuje z tablicy, to mnie to bardzo martwi. Chciałabym, żeby uczniowie, kiedy przychodzą do tej klasy czwartej, mieli te podstawowe umiejętności notowania. I tu macie Państwo przykład mapy myśli stworzonej przez ucznia klasy drugiej na temat lasu i informacja zwrotna udzielona przez nauczyciela. Gabrysiu, bardzo ładna mapa myśli, odszukałam w niej większość informacji. Gratuluję, dopisz 3 nazwy grzybów jadalnych. Powodzenia. I zobaczcie Państwo, jest docenienie, jest pokazanie, czego nie zrobił i jest wskazanie, jak ma to poprawić. Ja bym jeszcze napisała, proszę dopisz, tak, żeby jakby ta informacja nie była tak jednoznacznie karygodna, dopisz, koniec, kropka. No i kolejna praca. I tu myślę, że jest to praca na poziomie klasy trzeciej, ponieważ na to wskazuje już stopień trudności pracy z języka polskiego. Bardzo podobają mi się kryteria sukcesu. Jako nauczyciel polonista uważam, że są skonstruowane świetnie, ponieważ pokazują dziecku każdy etap tworzenia wypowiedzi pisemnej. I zobaczcie Państwo, odniesienie za pomocą zielonych i żółtych świateł, nie ma czerwonego, praca jest prawie że idealna, ale jest informacja wskazująca dalszy moment pracy. Ułóż zdanie z wyrazami dla mnie. W tym wyrażeniu uczeń popełnił błąd, w związku z tym jest prośba, żeby ułożył zdanie z tymi wyrazami. I tyle. Nie ma rozwodzenia się, jest jasna, konkretna informacja, która, mam wrażenie, jest bardzo rozwojową informacją zwrotną. Wiem, co umiem i wiem, nad czym muszę popracować. Jeśli chodzi o docenianie naszych uczniów, to mogłoby się wydawać, że tutaj tego docenienia nie ma albo jest ono na ograniczonym dość poziomie, ponieważ właściwie docenienie jest tutaj przez kolor, wyrażone właśnie barwami, tą barwą zieloną. A ja myślę, że dzieci mogą też mieć niedosyt i dlatego takie właśnie wzmocnienia. Gabrysiu, bardzo ładna mapa myśli odnoszące się, ja rozumiem, indywidualnie. Ogólne, tak, ale jeśli ktoś spojrzałby na tą mapę i mógłby powiedzieć, ojej, kurczę, ale tutaj mamy bazgroły, prawda? Natomiast nauczycielka doceniła bardzo to, właśnie nie tą stronę pismo, poziom wyrobienia liter, kształt i tak dalej, ale to, co było najistotniejsze w zadaniu, to podlegało tej informacji zwrotnej. No i wydaje się, że to właśnie te wzmocnienia pozytywne dają uczniom ogromną siłę i też chęć, żeby właśnie poprawić, czy jeszcze dopisać coś, czego brakowało. Bo ja też nie wiem, czy Państwo widzą, bo tam jest ten czarny pasek u góry, bo tam u góry też była tabelka z kryteriami sukcesu i tam były plusy i minusy nauczyciela, tak? Czyli była też ta informacja zwrotna do konkretnych kryteriów sukcesu. Natomiast jakby ta żółta karteczka była taką dodatkową informacją, taką bardzo indywidualną i to też jest bardzo ważne, żeby uczeń czuł, że to jest informacja tylko i wyłącznie dla niego, że nie jest schematem takim jak wszyscy w koło. No i tu mamy kolejną informację zwrotną z lekcji historii, ale tutaj też bardzo ważne, tu są to, o czym Państwo pisali, dwie gwiazdy, jedno życzenie. Prawidłowo określiłaś czas i miejsce wydarzeń, bardzo dobrze wskazałaś przyczynę wojny, ale pamiętaj, że skutki wydarzenia to inaczej ich następstwa. Dopisz proszę choć 2 skutki. I zobaczcie Państwo, dopisz proszę. To nie jest, że musisz. I jeśli uczeń tego nie zrobi, też jest jakby na to nasza zgoda. Ale właśnie, zauważyłam błąd w pracy. Widzę, że w pracy czegoś brakuje. Jeśli zastosujemy tę formę, że my widzimy, my zauważamy, nie stanowi to dla nas strasznego problemu, nie używamy określeń nie wykonałeś, nie zrobiłeś, jak zwykle, tak?
to jest naprawdę o wiele bardziej wzmacniające. No i druga, prawidłowo obliczyłaś wiek i połowę wieku do podanych dat. Świetnie wskazałaś tysiąclecie, w którym miały miejsca wydarzenia, ale i tu jest to, o czym też często mówimy. Bardzo często nauczyciele mówią, że stosowanie kryteriów sukcesu ogranicza ucznia, że uczeń nie chce nauczyć się niczego więcej niż poza kryteria sukcesu. I właśnie to życzenie, bo to, o czym często też mówimy z Małgosią, że często nauczyciele mówią tak, praca jest idealna, co ja mam jeszcze uczniowi dopisać, jak on wszystko zrobił poprawnie. No to tu możesz mu wskazać, że można na ten temat wiedzieć coś więcej, że można go zachęcić i tu jest, zachęcam cię do obliczenia, ile lat temu miały miejsca te wydarzenia. Nie było tego w kryteriach sukcesu, ale jeśli tak świetnie poszło uczennicy czy uczniowi z tym, co było zgodnie z kryteriami sukcesu, to może niech spróbuje zrobić coś więcej. Tu jest zawsze ta furtka, którą możemy uczniowi otworzyć i pokazać, że poza tym, co wymaga podstawa programowa, którą musimy realizować, może wyjść poza nią, otworzyć drzwi szerzej i zobaczyć coś więcej, na przykład o protistach. Teraz mamy taki przykład informacji, która już dotyczy uczniów naszych starszych. Zanim przejdę do informacji zwrotnej, to chciałabym tylko przedstawić zadanie z matematyki. Jest tutaj zadanie, są również kryteria sukcesu i zadanie nie jest do końca doskonałe, czyli wykonane przez ucznia czy też uczennicę całkowicie zgodnie z kryteriami. Do tego zadania chciałyśmy pokazać trzy różne informacje zwrotne, ponieważ one nie są równoważne pod względem zakresu, w jaki odnoszą się do wykonanego zadania, ale też mają różny charakter, ponieważ związane to być może z preferencjami uczniów. I podzielę się też takim spostrzeżeniem i pytaniem, które ciągle do mnie trafia i ciągle do mnie wraca, bo wzbudza po prostu moją ciekawość ogromną. To ja nie będę odczytywać tych różnych przykładów, ale zawsze niezbędne jest to, żeby był uczeń doceniony, czyli to zadanie, które zostało nie do końca wykonane prawidłowo, ma również wskazówkę rozwojową dotyczącą długości przeciwprostokątnej i w jaki sposób odczytać to. Jest tutaj również do tego samego zadania informacja zwrotna w formie listu i co ciekawe, nasze informacje zwrotne naprawdę nie muszą być bardzo długie. Uczniowie, wszyscy pewnie to wiemy, uwielbiają, jeśli już, to jak najkrótsze informacje zwrotne, ale jak najbardziej treściwe. I one też mogą wywołać taki sam skutek, jak informacje, które są bardzo długie, ale niestety często uczniowie ich nie odczytają i nie zapoznają się. I mam jeszcze trzecią formę informacji zwrotnej do tego samego zadania. Teraz jeszcze tutaj widzę, że pasek może Państwu przeszkadzać. To jest pasek Zooma i ja go przesunę na górę, żeby można było odczytać. Pewnie teraz jest lepiej. I co ciekawe, kiedy rozmawiam z nauczycielami, zresztą sama też tak robiłam, często używałam właśnie tabelek. I kiedy proszę o to, wybierzcie taką formę informacji, którą chcielibyście wykorzystać w pracy ze swoimi uczniami. I po chwili namysłu proszę, żeby nauczyciele powiedzieli, którą właśnie z tych form wybrali. I często słyszę, wybieram tabelkę. I kiedy zapytałam, dlaczego właśnie wybierasz tabelkę, bardzo często słyszę odpowiedź, bo ja lubię tabelki. I to zawsze mnie zaciekawia i pytam, a co lubią twoi uczniowie? I sama tak robiłam, naprawdę. Zanim ta refleksja się jakoś we mnie mocno wzbudziła na ten temat, to naprawdę ciekawe zjawisko, że część nauczycieli przygotowuje takie informacje zwrotne w takiej formie, w jakiej sami preferują. My to preferujemy, taka forma mi odpowiada.
Natomiast nie zawsze może to się spotykać z potrzebami uczniów. Wiem, że idealnie byłoby, żeby taka sama forma odpowiadała uczniom i nam, ale w klasie mamy od 20 czy od kilkunastu uczniów nawet do 30 kilku w różnych szkołach i bardzo to jest trudne. Natomiast naprawdę pomyślałam sobie, że od dzisiaj zacznę przygotowywać informacje zwrotne w takiej formie, która odpowiada najbardziej moim uczniom, jest dla nich przyjazna, a nie w tej, którą ja sama preferuję. Zresztą też informacje zwrotne w formie tabelarycznej, one nie zawsze są krótsze i łatwiejsze do analizy, ponieważ żeby wykorzystać informację zwrotną opracowaną w formie podobnej tabeli, jak tutaj jest, to jest autentyczna informacja zwrotna przekazana nam przez nauczycielkę, trzeba umieć analizować właśnie tabelę. I to jest dosyć trudna umiejętność od szkoły podstawowej do liceum. Nie każdy uczeń potrafi skonstruować, a analizować naprawdę duża grupa nie potrafi. Stąd też przyczyna tego, że nie wykorzystują oni informacji zwrotnej zawartych właśnie w takich tabelkach, ale również tabele mają ogromnie dużo mocnych stron. Jeśli ktoś potrafi to wykorzystać, to prosty układ, czytelny, jasny. Pamiętajmy tylko, że to jest dla uczniów. I to chciałam... Małgosiu, Magdo, ponieważ prosiłyście, żeby sygnalizować Wam pytania merytoryczne. To tak, my nie widzimy czatu. Na czacie, ja tylko przytoczę, myślę, że ono nie wymaga jakiegoś dużego odbiegania od wątku. Czy informacja zwrotna nie powinna być pozbawiona gradacji typu dobrze, bardzo dobrze? To jest ocenianie. Czy nie powinno być opisu na poziomie faktów? Dzieciaki czują ładna, bardzo ładna jako ocenę. Napisała Belfer. Tak jest, to ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono też bardzo, bardzo mnie nurtowało. Dopóki nie poznałam porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, to te słowa, o które koleżanka czy kolega, bo nie wiem kto pyta, to też stosowałam w swoich informacjach zwrotnych, ale potem stwierdziłam, że jednak coś w tym jest, że jeśli łączymy spostrzeżenia i też będziemy za chwilę o tym mówić, spostrzeżenia z oceną, czy z komunikatami oceniającymi, wartościującymi, to bardzo często u odbiorcy informacji zwrotnej odbiorca pozostaje z oceną w swoich myślach, a nie ze spostrzeżeniem. I na to też zwraca uwagę Marshall Rosenberg w swoim porozumieniu bez przemocy, czyli ten świat jakby dużo lepiej funkcjonuje w sytuacji, kiedy nie wyrażamy ocen, natomiast fakty, konkrety jak najbardziej. I jeszcze będziemy w przykładach to miały z Magdą, dlatego też może, jeśli Państwo pozwolą, to przejdziemy dalej, ale absolutnie tutaj osoby, które dużo więcej wiedzą na ten temat niż my, czy na temat informacji zwrotnej, opowiadają się za tym, żeby nie wartościować, nie oceniać, a opierać się na faktach i na spostrzeżeniach. Małgosiu, ja tylko powiem, że Wiesia Mitulska na czacie na Facebooku napisała, że ona pyta ucznia, z czego ty jesteś dumny, tak? Jak a propos tego, że jestem z ciebie, czy możesz być z siebie dumny. Wiesia napisała, że ona zadaje uczniowi pytanie, z czego ty jesteś dumny. Tak, to jest ważne, żebyśmy dawali tyle różnych, bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby uczniowie sami mogli też doceniać siebie samego, ale też koleżanki i kolegów, bo to też wpływa na relacje jak najbardziej, ale to, żeby oni też mogli być naprawdę z siebie dumni, z tego, co zrobili, w jaki sposób pracowali nad tym. Tutaj mamy też przykłady takich informacji zwrotnych, które odnoszą się nie do pojedynczego zadania, które wykonywało dziecko, tylko do takiej tak zwanej próbnej kartkówki, tak? Bo chciałam przypomnieć, że pisanie czy przekazywanie w formie ustnej informacji zwrotnych do takich sprawdzianów wiedzy i umiejętności, które są ocenami sumującymi, nie ma sensu. I ten konflikt dwóch rodzajów informacji może być też niezrozumiały dla ucznia, on pozostanie często przy ocenie, a nie przy naszych wskazówkach. Natomiast tutaj jest do takiej próbnej kartkówki i odnosi się też do konkretów, do szczegółów opracowanych przez nauczyciela w kryteriach sukcesu i zaznaczone również, co jest
tym elementem informacji zwrotnej, który określa postęp czy umiejętności opanowane, co jest tym elementem, który wyraża niedociągnięcia w pracy i w jaki sposób poprawić. To tylko takie króciutkie. I jeszcze kilka przykładów. Ale chyba musimy się pospieszyć trochę. To teraz ja, czyli mam przyspieszyć, mam mówić dużą czcionką. Myślę, że obie Magda. Okej, no to teraz nasze ulubione hasło, co robić, aby się mniej narobić, czyli jak udzielać informacji zwrotnej, bo za chwilę to usłyszymy, że uczę 300 uczniów i jak udzielać informacji zwrotnej. Więc tylko kilka jakby wskazówek, że można tej informacji zwrotnej udzielać w sposób zwięzły, ale bardzo konkretny. No i przykład z mojego ulubionego przedmiotu, czyli z języka polskiego. Cztery kryteria sukcesu, praca uczennicy, no i udzielona informacja zwrotna. I Małgosiu, pokaż bardzo poprawną, rozbudowaną informację zwrotną, która jest dość bliska polonistom, ponieważ ja zawsze mówię, że my całe życie udzielaliśmy informacji zwrotnej w postaci recenzji, tylko tam skupialiśmy się trochę na innych rzeczach niż w informacji zwrotnej. I są dwa plusy, czyli co jest zrobione zgodnie z kryteriami sukcesu. Jest jeden minus i jest pokazane, jak uczennica powinna poprawić, no i jakby wskazanie rozwoju. I to jest bardzo poprawna informacja zwrotna, ale jak widać jest bardzo obszerna. My z Małgosią zabawiłyśmy się i pokażemy Państwu, że tę samą informację, która w ogóle jakby nie traci na wartości, można napisać w zdecydowanie krótszej formie. Popatrzcie Państwo, Małgosia dopracowała, to jest identyczna czcionka, a jest naprawdę ogromna różnica. I jest odniesienie, proszę sprawdzić, do wszystkich czterech kryteriów sukcesu, które były podane uczennicy przed wykonaniem tej pracy. Jest docenienie, jest pokazanie, czego brakuje, jest pokazanie, jak to należy poprawić i wskazówka na przyszłość. Wszystko jest w zdecydowanie krótszej formie. Którą lubią uczniowie, dodam. No i to, na co czekałam cały czas. Informacja zwrotna w formie narady. I powiem Państwu dlaczego. Ponieważ uwielbiam ten rodzaj informacji zwrotnej i bardzo go wykorzystuję, kiedy zbliża się właśnie moment godzina W, czyli wystawienie oceny na półrocze i wystawienie oceny na koniec roku. No i tę ocenę wystawiamy właśnie w formie narady. To znaczy, żeby było jasne, bo zaraz pojawią się tysiące pytań i ile na to trzeba czasu. Zasada jest taka, uczniowie dokonują samooceny zgodnie z kryteriami, wymaganiami edukacyjnymi, które otrzymali we wrześniu. I naradę odbywam tylko z uczniami, z których ocenami, a właściwie ich propozycjami ocen się nie zgadzam. No i na to półrocze ostatnie, które miało miejsce, nie zgodziłam się z czterema ocenami na 75 uczniów, z czego dwie były zawyżone, dwie były zaniżone. I to się odbywa właśnie w formie narady i tutaj bardzo pomocne jest zadawanie pytań. I macie Państwo podane przykłady pytań, znowu pytań jakby nieoceniających, nie wskazujących, że coś nam się nie podoba. I ja tylko powiem Państwu już zupełnie jako anegdotę. Jeden z uczniów, którego oceną się nie zgadzałam, uczeń klasy ósmej, wystawił sobie ocenę bardzo dobrą. Na naradę przyszedł przygotowany zgodnie z zasadami, czyli miał OK zeszyt, miał lekturownik, miał wymagania edukacyjne i miał coś, co się nazywa niezbędnikiem ósmoklasisty, który otrzymali we wrześniu i z którym mieli pracować. Usiadł naprzeciwko mnie, spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział tak: Pani Magdo, darujmy sobie tę naradę, ja wiem, że na tę piątkę nie zasłużyłem, zrobię wszystko, żeby było na koniec roku lepiej. Dziękuję bardzo. Szapoba, rozumiem, zrobi więcej. Ja mogę tylko przyklasnąć i powiedzieć, że jestem z niego dumna. Nie, on może być z siebie dumny, że jednak miał refleksję.
Więc warto uczniów pytać, warto z nimi rozmawiać, warto pokazać im, że to oni odpowiedzialni są za swój proces uczenia się, że ta motywacja wewnętrzna, że nie robią tego dla mnie, nie robią tego dla rodziców, robią to tylko i wyłącznie dla siebie samych. I czy chciałbyś się dowiedzieć, jak możesz dalej popracować, aby rozwinąć swoje umiejętności? Zobaczcie Państwo, pytanie, furtka. Mogę usłyszeć nie. I dobrze by było, żebym się wtedy nie obraziła, że ja tutaj bardzo chcę. To, o czym wczoraj z Małgosią rozmawiałyśmy, że ja ich przekonuję do czytania lektury, niekoniecznie brzmi wiarygodnie czasami, bo czasami sama wątpię, czy trzeba tą lekturę byłoby czytać, ale spróbować ich do tego zająć, spróbować otworzyć im drzwi i ta informacja, ta zwrotna formie, kiedy to jest dyskusja, kiedy to nie jest, że ja go pouczam, tylko on pokazuje mi, jak rozwiązał ten problem i pyta, czy ja mogę mu pomóc. Ja pytam, czy mogę pomóc mu w rozwiązaniu problemu, czy potrzebuje mojego wsparcia, czy chciałby się dowiedzieć, jak te umiejętności poprawić. Jak będzie chciał, pomogę. Jeśli pozwolicie, to ja jeszcze raz zadam Wam pytania, bo pojawiły się ciekawe na czacie. Jedno pytanie od pana Łukasza Przanowskiego. Pan pyta, czy koncepcja informacji zwrotnej jest oparta na porozumieniu bez przemocy? A drugie od razu Wam też wrzucę. Pani Katarzyna Czerwińska pyta, jak często należy podawać informację zwrotną? Przy każdej karcie pracy? Czy może w formie ustnej bardzo często, a w ustalonym momencie w formie pisemnej? Odpowiadając na pierwsze pytanie, ja myślę, że to nie jest tak, że informacja zwrotna jest, brakuje mi teraz słowa, które pan użył. Koncepcja, tak, na porozumieniu bez przemocy. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy na tym właśnie jest oparta, natomiast chodzi nam bardziej o to, wykorzystywać właśnie, żeby wykorzystywać porozumienie bez przemocy. Przepraszam najmocniej, muszę się podłączyć. Jako rzecz, która bardzo... Chyba jednak się nie udało Małgosi uratować. Za chwilę na pewno tak wróci. Za chwilę do nas Małgosia wróci. Ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że tak naprawdę nam bardziej chodzi o to, że porozumienie bez przemocy i ten język żyrafy, czyli ta empatia, jak gdyby ułatwia przekazanie informacji zwrotnej w sposób przyjazny uczniowi. Ja bym też chciała przytoczyć to, co Wiesia napisała na Facebooku, Wiesia Mitulska, że ważna jest, bardzo ważna jest informacja zwrotna ustna udzielana w trakcie lekcji. I to jest też trochę odpowiedź na pytanie pani Kasi. To nie jest tak, że informacji zwrotnej musimy udzielać do każdej pracy. Jeśli wypracujemy pewne standardy, to potem pracujemy już na informacji zwrotnej udzielanej przez kolegów i koleżanki, czyli na tak zwanej koleżeńskiej informacji zwrotnej. Pracujemy również bardzo na informacji zwrotnej jakby samodzielnie udzielonej, czyli takiej samoocenie ucznia, który odnosi się do kryteriów, ale też bardzo ważne, żeby ta informacja zwrotna udzielana w danym momencie, na lekcji, tu i teraz, kiedy nauczyciel jak ten meteor krąży między uczniami i mówi tutaj, pokazuje, tak, wskazuje i jestem przewodnikiem w tym procesie uczenia się, to właśnie przede wszystkim o tym chodzi. To nie jest tak, że informacja zwrotna to jest tylko i wyłącznie pisemna informacja zwrotna. Każdy z nas częściej udziela tej informacji zwrotnej mówionej. I bardzo ważne jest wtedy, żeby pokazać, że ta informacja zwrotna oparta na języku empatii. My nie mówimy, że to jest jakaś koncepcja, że ona musi być tylko i wyłącznie zgodnie z angielski zapytana czy przekazana. My tylko chcemy pokazać Państwu, że docenianie takim życzliwym językiem
Mamy z Małgosią bardzo głęboko przekonanie, że bardzo ważne jest to, w jaki sposób do siebie mówimy, jakiego języka używamy. I to, co ja bardzo często powtarzam, dzieci są naszym lustrzanym odbiciem. Jeśli my będziemy do nich mówili, używając języka żyrafy, mówiąc do nich w sposób życzliwy i empatyczny, to one tak będą odnosiły się do nas, tak będą odnosiły się do kolegów i koleżanek. Więc myślę, że to już nie chodzi o to, czy to jest taka koncepcja, czy inna koncepcja. Nam przede wszystkim chodzi o to, żeby to był język przyjazny, ale informacja zwrotna, najbardziej taka korzystna, jest tu i teraz w procesie. Nawet jeśli udzielamy jej do pracy, która była pisana bardzo dawno, to ona już niekoniecznie ma taką samą wartość, jak informacja zwrotna udzielana tu i teraz. Jak wskazywać uczniom kierunki rozwoju? To, o czym już mówiłam, że bardzo często uczniowie, nauczyciele mówią, bo kryteria sukcesu ograniczają ucznia, bo on się uczy tylko tego, nie wychodzi poza te. Nie polemizuje, bo tu bym mogła dyskutować, a jak się uczy na zasadzie 3Z, to przepraszam bardzo, bardziej się rozwija? Chyba niekoniecznie, ale to nie czas i miejsce na tego typu dyskusje. Ciekawi mnie, zastanawiam się, w jaki sposób, tak? Zadawanie pytań, te pytania są bardzo ważne. Te pytania są ważne i tu odsyłam do artykułu Małgosi o głębokim uczeniu. Bardzo ważne jest zadawanie pytań, bo te pytania zmuszają ucznia do dalszej pracy, do nie zmuszają, zachęcają. No właśnie, język. Czy użycie słowa zmusza jest tak samo równorzędne z tym, jak ja powiem zachęcają? Chyba fajniej zachęcać niż zmuszać. Więc w jaki sposób można? Dlaczego? Co by się zmieniło, gdybyśmy zrobili to inaczej? A co jeśli? Jak inaczej? Skąd wiesz, że? Można tych pytań mnożyć, ale one powodują, że uczeń chce. No i to piękne, co wczoraj Małgosia stworzyła. Jeśli chcesz, to możesz, ale nie musisz. Nie musisz być szóstkowy, nie musisz mieć 100%. To ty wybierasz i decydujesz, w którym momencie chcesz iść dalej, chcesz wiedzieć więcej, chcesz, bo możesz. Możesz wszystko. I tak jak ostatnio cudownie w opowiadaniu pana Marka Michalaka, i muszę to państwu powiedzieć, dzieci były zdziwione, kiedy okazało się, że one mają prawo do nauki. Prawo? Przecież to jest obowiązek. Zobaczcie, co sprawiłyśmy my dorośli. Dzieci nie uznają przywileju uczenia się. One traktują to jako obowiązek. Może refleksja udzielana, informacja zwrotna w sposób przyjazny, życzliwy spowoduje, że dzieci poczują, że warto się uczyć, bo to jest ciekawe. Ja jeszcze chciałam dodać do tego, o czym Magda mówi, też swoje takie doświadczenie, które wynika z braku umiejętności, mojej braku umiejętności, która dotyczyła dawania różnych wskazówek rozwojowych uczniom i uczennicom, którzy w pełni poprawnie wykonali zadanie. Powiedziałabym nawet, że nie było, można powiedzieć, do czego się przyczepić, tak? Chociaż ja nigdy nie chciałam się przyczepiać. Ale ta trudność sprawiła, że zaczęłam zastanawiać się, w jaki sposób można te impulsy rozwojowe właśnie uczniom przekazywać i stąd właśnie te pytania, które można, czyli jeśli uczeń, uczennica wykona całkowicie prawidłowo, zgodnie z kryteriami zadanie, a ja nie chcę go pozostawić w tym miejscu, w którym jest, tylko dać mu szansę stworzyć taki obszar, który może się rozwijać, to właśnie wykorzystuję pytania, również w pracy z dorosłymi. Ale to sformułowanie, jeśli chcesz, to możesz, które może wydawać się kontrowersyjne dla nas i może dużo rzeczy, które my tutaj z Magdą mówimy, może wydawać się kontrowersyjne, czy jest dla państwa, to też mnie uderzało na początku. Natomiast potem przekonałam się, że o wiele lepsze rezultaty uczenia się i tego, co robię z uczniami, są wówczas, kiedy oni mają wybór, kiedy nie traktuję
czyli dodatkowe zadanie, które mają w wyniku, czy jakieś, powiedzmy, zalecenie, wskazówkę, rekomendację, którą otrzymują ode mnie, nie traktują jako kary, jako dodatkowego zadania i powstaje bunt. Przecież zrobiłem wszystko dobrze, dlaczego mam jeszcze coś jeszcze dodatkowo robić i zabierać sobie czas wolny? To właśnie to jest taka furtka, jeśli chcesz, to możesz, bardzo ułatwia to uczniom też podejmowanie decyzji, tak? Czyli mają wybór i nie są do niczego zmuszeni. To chciałam tylko dodać. I teraz nie pamiętam, przepraszam, ja miałam techniczny kłopot. Spokojnie, tak. Małgosiu. Ja tylko powiem, że właśnie to już mówiłam do roli pytań w informacji zwrotnej i tutaj macie Państwo po prostu kilka takich przykładów pytań, jakie można zadać, które spowodują, że uczeń właśnie to, co powiedziałyśmy przed chwilą, będzie chciał albo będzie mógł jakby odpowiedzieć na nie, ale jednocześnie one spowodują, że pójdzie dalej niż to, czego wymagaliśmy od wszystkich kryteriach sukcesu. Czyli tutaj jest ta indywidualizacja procesu nauczania, że nie wszyscy muszą jednakowo, nie wszyscy muszą w tym samym czasie, nie wszyscy muszą to samo. Więc jakby zadanie odpowiedniego pytania w informacji zwrotnej może spowodować, że uczeń będzie chciał na to pytanie poszukać odpowiedzi, czy będzie chciał wykonać zadanie, które my mu zaproponujemy. Ja myślę też jeszcze, że nawet jeśli postawione pytanie nie spowoduje reakcji po stronie ucznia, czyli on rzeczywiście na to pytanie nie odpowie w sposób taki fizyczny, czyli nie napisze, nie powie głośno, to jest szansa na to, że pomyśli o tym. I ja wiem, że to nie jest to samo pomyśleć, czy napisać, czy powiedzieć. Natomiast chciałabym właśnie podejmować to ryzyko jako nauczycielka jak najczęściej, nawet kiedy nie jestem pewna efektu, ponieważ liczę na to, że wiele jest takich rzeczy, których nie mówimy, nie piszemy, a po prostu o nich myślimy. Być może właśnie to będzie taki impuls rozwojowy dla uczniów. Małgosiu, pozwól, że przeczytam, co napisał pan lub pani Belfer. Uczniowie tak, bardzo prosimy. Uczniowie lubią, gdy z założenia mają możliwość wyboru zadań, na przykład na karcie pracy. To eliminuje też mechanizm porównywania się. Koncentrują się wtedy na sobie i swoim uczeniu. I to jest to naprawdę, z czym my się chyba z Małgosią podpisujemy czterema kończynami pod tym, że tak właśnie powinno być. I to też, co często mówimy i co nie wszyscy się z nami zgadzają, że jeśli uczeń skończy wcześniej wykonywanie swojej pracy, bo nie potrzebował aż tyle czasu jak inni, to nie dajemy mu kolejnej karty pracy, bo często uczniowie traktują to jako karę. My dajemy mu możliwość, mówimy, że na przykład tam na parapecie w koszyczku mamy przygotowane różnego rodzaju zadania. Już wiemy, że pani nauczycielka, M. Belfer, okej, czyli już wiemy, jakiej formy używać, bardzo dziękuję. Natomiast ja powiem Państwu tak, ja nawet pozwalam czasami uczniom iść i poleżeć na pufach, jeśli wykonają swoje zadanie przed czasem. Niekoniecznie każę im wykonywać kolejne zadanie, bo myślę, że właśnie ten świadomy wybór ucznia jest najważniejszy w tym wszystkim. Bardzo dziękuję pani M. Belfer za to spostrzeżenie. Jest jeszcze kilka rzeczy, które nie zawsze, nie od początku były też w mojej świadomości. Poznałam je wtedy, kiedy przeczytałam książkę przetłumaczoną, książkę autorstwa Johna Hattiego na temat poziomu funkcjonowania informacji zwrotnej. Profesor Hattie wyróżnia 4 poziomy, ale myślę, że to jest za dużo trochę dla nas i też ten ładunek poznawczy może przekroczyć nasze możliwości moje i Magdy i pewnie też Państwa, ale chcę powiedzieć o 2 ważnych poziomach funkcjonowania informacji zwrotnej, szczególnie kiedy dotyczą one umiejętności, nie tylko wiedzy. Pierwszy z tych poziomów to jest poziom zadania, czyli zastanawiamy się, kiedy uczeń oddaje nam swoją pracę albo produkt, który wytworzył, albo ćwiczenie, które wykonał, na przykład w wychowaniu fizycznym, czy też zaśpiewa piosenkę, powie wiersz, tak, nie mamy tego materialnego, ale wiemy, że jest to zadanie. Możemy zawsze odnieść się do efektu tego zadania, czyli odpowiedzieć sobie i jemu na pytanie, jak dobrze to
zadanie zostało wykonane, w jakim zakresie jest poprawne, ale możemy też odnieść się, patrząc, oglądając, analizując właśnie to zadanie, jakie strategie w ogóle były potrzebne, żeby uczeń mógł to zadanie wykonać. Nie mówię tutaj też o zadaniach na przykład typu zadanie z fizyki, z matematyki czy z chemii, ale każde zadanie edukacyjne, które chcemy opatrzyć informacją zwrotną. Czyli też, czy wszystkie strategie, które były potrzebne, on wykorzystał, czy któreś z tych strategii nie wykorzystał, jakie jeszcze miał inne możliwości, ale też możemy się zastanowić, czytając, oglądając pracę, na czym, jeśli popełnił jakiś błąd, jakieś niedociągnięcia, to jaka jest natura tego błędu, z czego to może wynikać, kiedy myśli ucznia są zapisane w pracy, czyli wyrażone w postaci zdań, liczb, symboli itd., itd., ale też możemy zastanowić się, jakie pytania możemy zadać uczniowi w związku z tym zadaniem, z procesem pracy nad tym zadaniem, ale też czy są jakieś relacje pomiędzy różnymi etapami tego zadania, czyli od momentu, kiedy uczeń czy uczennica rozpoczyna pracę i jaki ma być końcowy efekt, ale też możemy zastanowić się, jakie inne informacje w ogóle spoza wiedzy takiej typowo szkolnej wykorzystał uczeń i odnieść się do tego wszystkiego w informacji zwrotnej. Chciałam się posłużyć tutaj prostym bardzo przykładem, bo on takie właśnie informacje zwrotne do prac, które wszyscy rozumiemy, nie jesteśmy specjalistami, co prawda w plastyce, ale to jesteśmy w stanie zrozumieć i odnieść się, czy na tej pracy widać proces w ogóle, jaki towarzyszył uczniowi czy uczennicy, którzy wykonywali to zadanie. Potrzebne nam będą oczywiście kryteria sukcesu. Zadaniem było namalowanie choinki bez szkicowania jej ołówkiem. I powiem Państwu, że to jest praca ucznia, który uczęszcza z niepełnosprawnością intelektualną, chodzącego do szkoły specjalnej, z którą współpracowałam. I kryteria sukcesu podane przez nauczycielkę były w formie rysunku, a ja je tutaj po prostu przepisałam tak, żeby one były dla nas czytelne. I chciałam też podzielić się taką możliwością przekazywania informacji zwrotnych ustnych, o których już ktoś pytał, bo nie tylko pisemne, ale jak najbardziej ustne w trakcie procesu, ale tutaj nauczycielka odniosła się i do efektu i do procesu. Natomiast ja nagrałam te jej słowa. Po prostu chciałam Państwu zademonstrować jeszcze możliwość ustnej informacji zwrotnej, więc pozwolę Państwu, że odtworzę. To będą moje słowa, a nie autentyczne, ale według skryptu, który przygotowała ta Pani. Nie słychać? Coś nie zadziałało? Nie słychać, Małgosiu. Ojej, to ja przepraszam, zatrzymam udostępnianie. To tak, złośliwość przedmiotów martwych, zawsze to działało, a teraz nie zadziałało, nie rozumiem dlaczego. Bo ostatnio na Zoomie coś tam zmieniono, że chyba trzeba by było w ustawieniach zmienić, wiesz, mogłoś. Bardzo mi na tym zależało i trochę. A spróbuj tylko odtworzyć z Wokaru jakby tą, nie z prezentacji. Naprawdę mi bardzo na tym zależało, żeby Państwu to udostępnić, a jeśli nie, to ja zrobię tak, jak właśnie Magda powiedziała. Udostępniony jest dźwięk, więc druga próba, bardzo przepraszam, ale może się teraz uda. Tylko jeszcze wykonam pokaz slajdów. Czasem tak bywa, że się coś... Twoja choinka wygląda jak prawdziwa. Widzę na niej kolorowe ozdoby. Aby ją namalować, mieszałaś w różnych ilościach farbę niebieską, żółtą i białą, co dało wiele odcieni zieleni. Właśnie o to chodziło. Jeśli chcesz, możesz jeszcze dodać trochę śniegu na gałązkach. Było słychać, przepraszam? Tak, Małgosiu, było słychać. Tak, więc mam nadzieję, że... No... Cały efekt niestety był kiepski. Natomiast chciałabym zachęcić do tego, żeby właśnie Państwo, szczególnie tym dzieciom, które nie czytają, nie piszą,
jeszcze, ale też innym umożliwił właśnie taką formę ustną. Można nagrać na Vocaro lub za pomocą innych środków, innych aplikacji i przesłać kod QR przez dziennik elektroniczny czy w innej formie, w jakiej komunikują się Państwo ze swoimi uczniami. I wtedy i dziecko, i na przykład rodzic może wielokrotnie odtworzyć taką informację zwrotną i wykorzystać do uczenia się. Teraz mamy jeszcze poprosić o odpowiedź na pytanie pani Kasi Sierackiej, bo jest ważne. Czy stosowanie informacji zwrotnej spełnia swoją funkcję wyłącznie wtedy, gdy zrezygnujemy z tradycyjnej oceny? Odpowiedź na to jest złożona. Dlatego, że w polskim systemie edukacyjnym stawiamy, czyli jesteśmy zobowiązani prawem wystawić oceny roczne czy końcoroczne. I to właśnie trochę powoduje, że nauczyciele pod presją tej oceny wystawiają też oceny cząstkowe, chociaż nie muszą. Natomiast to bardzo zależy od tego, do czego jesteśmy przekonani. Badania edukacyjne mówią o tym, że informacja zwrotna i jej cel to wspieranie uczenia się i pomoc w tym właśnie, żeby to się działo. I jest bardzo duży wpływ informacji zwrotnej na efekty uczenia się. Natomiast wiadomo, że te badania są robione gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w innych państwach. W Polsce mało tego typu badań się robi, więc trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Natomiast ja też myślę, że nasz system działa tak, że i rodzice, i uczniowie wywierają pewną presję na nauczycieli. Ale my się nie poddajemy, tak? Więc myślę, że ta informacja zwrotna, którą wykorzystujemy, ja na przykład na wychowaniu fizycznym nigdy nie stawiałam stopni, zawsze była informacja zwrotna i wiem, że ktoś powie, no dobrze, ale z tego nie ma egzaminu. Natomiast są efekty po stronie uczniów i to bardzo przepraszam, że nie odpowiem tak czy nie, bo nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno jest silnie wspierające. I jest możliwe, żeby wystawić ocenę bez stawiania ocen cząstkowych. Pani Kasiu, ja powiem jednoznacznie, w przeciwieństwie do Małgosi, ja jestem przekonana, że da się tylko i wyłącznie opierać na informacji zwrotnej. Tak naprawdę mam za sobą już 6 lat pracy z przeważającym udzieleniem informacji zwrotnej niż wystawieniu ocen. Tak jak powiedziałam, od 7 miesięcy nie wystawiam żadnej oceny cząstkowej. Moi uczniowie wypadają świetnie na egzaminie klas ósmych. W związku z tym myślę, że to naprawdę działa i ja nie mam problemu z rodzicami. Moi rodzice są zachwyceni, pytają dlaczego tylko ja. Ja jeszcze tylko dodam, że pani Kasia właściwie bardziej pytała, czy stosowanie informacji zwrotnej spełnia swoją funkcję wyłącznie wtedy, gdy zrezygnujemy z tradycyjnej oceny. Nie, więc tu nie, mówię, nie, nie. To znaczy to, co mówimy, nie wolno łączyć znowu używam niewłaściwie, Małgosia, prostuj mnie. Nie powinno używać się informacji zwrotnej razem z oceną, ponieważ jeśli wyrażona ocena cyfrą, to ani uczeń, ani rodzic nie będzie czytał informacji zwrotnej, bo wystarczy mu informacja podana w postaci 3, 4, 5. Więc tego nie należy łączyć. Natomiast można tak, jak robi wielu nauczycieli, że robi na przykład przedsprawdzian na informację zwrotną, a sprawdzian już taki podsumowujący na ocenę sumującą. Ja patrzę nerwowo na zegarek, bo... Nie patrz nerwowo na zegarek, tylko pani Kasiu, czy to jest wystarczająca dla pani odpowiedź? Dziękuję, już wszystko wiemy. Teraz Małgosia. Ja niestety nie widzę czatu, ale chcę jeszcze... Przygotowałeś... Znaczy ja powiem tak, mamy 19:25, myślę sobie spokojnie kontynuujcie, jakby oczywiście zareagowaliśmy też na Państwa pytania, więc to troszeczkę się wydłuża, te osoby, które będą musiały nas opuścić, to nas opuszczą, a te, które będą mogły zostać, to zapraszamy do końca. Okay. Jeszcze parę minut to potrwa. Bardzo dziękuję. Przygotowałyśmy też takie konkretne przykłady radzenia sobie, czy też przeformułowania informacji zwrotnej, która pozornie wydaje się
informacją taką w porządku. Przecież tutaj jest piękny rysunek, owoce na drzewach miały być widoczne i bardziej kolorowe, a musisz jeszcze nad tym troszkę popracować. I wydawałoby się, no dobrze, to jest do przyjęcia i dziecko będzie wiedziało na pewno, że co zrobiło dobrze, będzie wiedziało, nad czym jeszcze musi popracować. To popracowanie prowadzi do tego, że może okazać się, że w ogóle nie jest w stanie niczego poprawić, bo nie wie po prostu jak. I przeformułowałyśmy ten fragment autentycznej informacji zwrotnej i teraz możemy sobie porównać, co w tej informacji pierwotnej było nie tak w takim razie. I ja pozwolę sobie skomentować, tak? Piękny rysunek oznacza, że rzeczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, co dziecko narysowało. Natomiast co w tym rysunku jest piękne? W całości oczywiście tak. Natomiast kolejny komunikat, owoce na drzewach miały być widoczne i bardziej kolorowe, musisz jeszcze nad tym trochę popracować, jest trochę zaprzeczeniem tego, co napisałyśmy wcześniej, czyli pięknego rysunku, bo jednak musimy jeszcze na czymś popracować. I gdybym zapytała Państwa, którą z tych informacji, fragmentów informacji zwrotnej wolelibyście otrzymać jako uczniowie i żeby ją wykorzystać w uczeniu się, to mogę się spodziewać, że większość pewnie wybrałaby tę informację po prawej stronie, ponieważ naprawdę nic nie musimy. Ale też jest tutaj komunikat. Ja, jest oznaczone, co ja widzę, co zauważyłam, czyli co są spostrzeżenia, bez oceny. Jest jedynie wyraźne korony drzew, tak, co oznacza, że kształty, czy one prześwitują prawdopodobnie gdzieś spośród liści. I jest czarodziejskie słowo, dodaj proszę. Proszę jest ważne wtedy, kiedy on autentycznie wyraża prośbę, a nie jest rozkazem czy wymuszeniem. I dlatego też to słowo jest ważne właśnie w tym celu. Jest też efekt, tak, który ma być wykorzystany. Kolejny przykład. Poprawnie utworzyłaś wszystkie zdania, ale znów zrobiłaś błędy w formach czasowników. I mamy tutaj też dwa kruczki. Jeden polega na tym, że wykorzystane jest to słowo ale, które jest zaprzeczeniem tego, co napisaliśmy wcześniej, ale też jest słowo, które określa powtarzalność, znów zrobiłaś błędy. I to, że mówimy do kogoś, że znów coś zrobił, bardziej jest obarczeniem go odpowiedzialnością za to, co zrobił, a nie wskazówką, która może posłużyć, wskazówką taką rozwojową. Ja wiem, że nasza odporność i czułość na różne komunikaty jest bardzo osobista i jest zróżnicowana, natomiast możemy też pytać o to uczniów. I po prawej stronie komunikat nieco przeformułowany, ale może on jednak wywierać zupełnie inne wrażenie i spowodować, że coś innego uczeń czy uczennica poczuje. Jest określa, co zostało bezbłędnie zrobione i to, że jest tam jakaś nieprawidłowa forma. I kolejna rzecz, która też ma trochę kruczków, ja o nich opowiem. Dobrze radzisz sobie z obliczeniami w zakresie czterech działań, ale masz problem z dzieleniem. Poćwicz tę umiejętność. Tutaj mamy taki kruczek polegający na tym, że ktoś ma z czymś problem. Ja też często widziałam, a nawet sama używałam tego, powiem, bo teraz już nie lubię tego, co robiłam kiedyś, że też uważałam, że powiedzenie uczniowi, że ma problem na przykład z liczeniem, czy z czytaniem, czy ma problem z wykonaniem określonych ćwiczeń, czy z zapamiętaniem budowy serca, to w ogóle nic nie znaczy, ale kiedyś ktoś mi powiedział, a jak odbierasz taki komunikat, kiedy powiem do ciebie, że masz problem z myśleniem? I to mnie zastanowiło, bo pewnie gdybym do Państwa teraz powiedziała, że mają Państwo problem z myśleniem o tej porze, co byłoby być może naturalne, to jednak powoduje to, że nie chcę słyszeć takiego komunikatu, że źle się czuję, że w ogóle poczułam się dotknięta osobiście. To nie chodzi o moją umiejętność, tylko o właściwość mojego organizmu. I dlatego że ma ktoś problem z dzieleniem, czy ma ktoś problem z mnożeniem, czy z czytaniem i innymi rzeczami, to jest właściwość, niekoniecznie musi się wiązać z umiejętnością. I kolejna rzecz, poćwicz tę umiejętność, ale jeszcze
wrócę do postaraj się, bo to też jest takie słowo, które często może nam się wydawać w informacjach zwrotnych. Postaraj się poćwiczyć to, postaraj się zrobić, postaraj się przynieść. I jeśli Państwo usłyszą teraz moją prośbę, żeby postarali się Państwo wstać z krzesełka, ja poczekałam chwilę i zapytam, ilu z Państwa wstało w tej chwili z krzesełka? Czyli chodzi o to, że takie komunikaty nie budują sprawczości uczniów. Natomiast po prawej stronie mamy przeformułowany komunikat i jest tutaj konkret, gdzie co się znajduje, jak dojść, co zrobić, żeby dojść do wprawy w dzieleniu i jest konkretna wskazówka. Pozwolę sobie przejść dalej. Tak, mamy tutaj spis tego, co w informacji zwrotnej niekoniecznie jest pożądane. Małgosiu, ty już wszystko omówiłaś, więc jakby... Tak, to jeszcze powiem tylko o tym, to tylko jeszcze powiem o domysłach, interpretacjach, bo też zdarzało mi się to i pewnie Państwo też się z tym spotykają. W informacji zwrotnej może uczeń przeczytać, że o czymś zapomniał, albo że gratuluję, albo widzę, że się napracowałeś, albo poświęciłeś dużo czasu na to, albo czegoś nie pamiętałeś. To są nasze interpretacje, domysły, więc warto się skupiać rzeczywiście na faktach i na spostrzeżeniach, ale też kwantyfikatory wielkie, zawsze, nigdy, wszystko, każdy. No i to już, o czym powiedziałam wcześniej. Ponieważ mamy jeszcze I to, co mówiłyśmy o tym życzliwym języku, tak, że właśnie unikanie tego typu określeń zawsze, nigdy, tak, powoduje, że to wzmocnienie niekoniecznie zadziała i niekoniecznie właściwie będzie na ucznia oddziaływało. Małgosia, to najtrudniejsze. Z punktu widzenia informacji, przepraszam cię bardzo. Nie, to najtrudniejsze, dorosły. Tak, dorosły, ponieważ też Państwo są mentorami uczestniczkami lub uczestnikami kursów, ale też być może pracują z koleżankami i kolegami w szkole w taki sposób, że obserwujecie Państwo wzajemnie swoje lekcje, a potem przekazujecie informację zwrotną, to tu chciałyśmy tylko podkreślić kilka różnic pomiędzy informacją zwrotną w relacjach z uczniami, która jest trochę relacją, ja wiem, że ona jest partnerska w pewnym zakresie i że taka powinna być, ale jednak jest to relacja taka trochę uczeń i mistrz, tak? Nauczyciele tutaj zupełnie z innej pozycji udzielają informacji zwrotnej uczniom, natomiast w relacjach między nami dorosłymi to jest taka relacja ekspert-ekspert, czyli jest moja koleżanka, której udzielam, czy kolega informacji zwrotnej, są takimi samymi ekspertami w uczeniu, w nauczaniu, w stosowaniu różnych metod jak ja. Może wiedzą akurat trochę mniej w innym aspekcie, ale ja wiem z kolei też mniej w tym aspekcie, w którym oni są specjalistą. Natomiast współpraca takich ekspertów merytorycznych, metodyków, w sensie nauczycieli, którzy każdy zna swój fach, jest właśnie taką charakterystyczną tutaj relacją partnerską. I w takiej informacji zwrotnej, której wzajemnie sobie udzielamy, jest to mniej sformalizowany język niż w przypadku relacji z uczniami, on na pewno nie będzie zawierał takich słów jak popełniłaś błąd, czy widzę, że tutaj, czy że tutaj coś jest nie tak kompletnie zrobione, ale też różnią się zakresem i długością, czyli człowiek dorosły jest w stanie wysłuchać, czy też odczytać dłuższą informację zwrotną, ale też taką, która ma szerszy zakres niż to, co robimy z uczniami, czyli głębszą, jeśli chodzi o zrozumienie tematu. I to, co dla najważniejsze jest w relacjach z informacją zwrotną udzielaną nauczycielom, czy też innym osobom dorosłym, partnerom życiowym, sąsiadom i tak dalej, to jest to, że jeśli nam naprawdę zależy na rozwoju, żeby umieć określić atuty postępowania, wykonanej pracy z wykonanego zadania, ale też określić rezerwy, czyli to, co jeszcze można wykorzystać, to, co zauważyliśmy, jakie są możliwości i też podzielić się pomysłami, które są takimi inspiracjami dla innych osób, czyli znaleźć to pole dla inspiracji.
w informacji zwrotnej, ale też właśnie taką przestrzeń, w której możemy zadać pytania, które absolutnie nie mogą podważyć dorobku zawodowego czy też tego dorobku takiego życiowego osoby, z którą mamy do czynienia. I to właściwie są niewielkie różnice, ale one w przekazie są bardzo istotne. Człowieka dorosłego nie można traktować jak dziecko, czyli takiej osoby, która nie rozumie, bo ona naprawdę rozumie. Jedna z moich koleżanek powiedziała kiedyś, że wśród wszystkich, którzy uważają się ekspertami i mówią z takiej pozycji do innych ludzi, jest czasem takie przekonanie, że ich odbiorcy wiedzą mniej. To nieprawda. Także naprawdę myślę, że to każdy z nas ma ogromny potencjał. Wykorzystanie tego również informacji zwrotnej i zadawanie pytań, nawet bez konieczności odpowiedzi na to pytanie, jest tutaj bardzo takim dobrym miejscem, czyli polem do rozwoju. I jakie przykłady pytań możemy wykorzystać też w pracy takiej, w relacji z koleżanką, z kolegą? Tak jak powiedziałam, nie mogą one podważać dorobku i nie mogą też zawierać oceny, czyli na przykład, czy nie uważasz, że lepiej byłoby, albo ja na twoim miejscu mogłabym. To nie są dobre sformułowania do informacji zwrotnej. Natomiast wszystkie otwarte pytania, jak to robisz, że osiągasz tak wysokie rezultaty, mimo że jest tutaj to określenie wysokie rezultaty, ono właśnie podbudowuje i podkreśla, że to, co zobaczyłam, to, co usłyszałam, to, co poczułam, kiedy oglądałam twoją lekcję, to jest właśnie tym, co budzi mój ogromny podziw. I również też takie zachęty do opowiedzenia więcej na ten temat. Możemy je również stosować w relacjach z uczniami. Ale też mamy tutaj głębsze pytanie, jakie efekty zadowoliłyby cię w pełni. Bo jeśli ktoś po lekcji mówi, ach, wiesz, nie udało mi się, kurczę, chciałam zrobić zupełnie coś innego i zaczyna wymieniać rzeczy, z których nie jest zadowolony, to można powiedzieć, jakie efekty zadowoliłyby cię w pełni, nawet jeśli to jest prawdziwe, że coś nie wyszło. Jak to może wyglądać z perspektywy uczniów, innego nauczyciela? Również wtedy, kiedy osoba prowadząca lekcję nie jest zadowolona z efektów czy z przebiegu tej lekcji, ale kiedy zapytamy, jak to może wyglądać z perspektywy uczniów, innego nauczyciela, może przenieść właśnie tą uwagę na to, że to było zupełnie fajne, dobre, uczące. Dzielimy się też różnymi możliwościami, można się podzielić swoim doświadczeniem, czyli widzę jeszcze to, wiesz, pomyślałam sobie, że jeszcze można tak zrobić, można tak i zapytać, co o tym myślisz po prostu. No i ja myślę, że te pytania też mogłyby być wykorzystane w pracy z uczniami i chciałabyśmy już na tym. Bardzo dziękuję Państwu. Małgosiu, zanim zapytamy Państwa, co wynieśli z webinarium, to pozwolisz, że jeszcze odniesiemy się do paru rzeczy, które pojawiły się na czacie. Dobrze, to ja już skończę udostępnianie, zatrzymam ekran, żebyśmy okay. się mogli. Pani Patrycja Rytelewska-Kostusiak napisała, że rodzice pójdą za nami, jeśli im przedstawimy szczerze, dlaczego pracujemy w taki sposób i jakie są z tego korzyści dla ucznia. I pani Patrycja podpisuje się pod tymi wszystkimi czterema kończynami. Wierzę i przekonałam się, że tak jest. Na 55 rodziców, którzy odpowiedzieli na ankietę ewaluacyjną po pierwszym półroczu bez ocen, 53 powiedziało, że jest zachwycone i w ogóle nie sądziło, że mi się to uda, a się udało i nie chciałoby powrotu do ocen sumujących. Dwoje uznało, że no w ósmej klasie to była za duża rewolucja i należało zostać przy ocenach. Ja nawet wiem, czyli to są rodzice, mimo że ankieta była anonimowa, ale tak jak powiedziałam już nieraz, jeśli powiemy rodzicom, że wierzymy i rodzice będą czuli, że my nie przeprowadzamy eksperymentu na ich dzieciach, tylko wierzymy w to, co robimy. Jeśli zapytamy ich i zaprosimy ich i powiemy, że bardzo się liczymy z ich zdaniem i tak naprawdę jest, bo ja co jakiś czas pytam, to oni nam po prostu zaufają. Potem było pytanie, jak ja to robię, że jestem sama w szkole bez ocen. Ja opracowałam innowację pedagogiczną, chociaż powiem Państwu, że tak naprawdę to ja działam zgodnie z prawem,
to wszyscy inni łamią prawo, bo statuty są trochę źle skonstruowane, ale o tym ja już nie będę mówiła. Powiedziano mi, że dla mojego bezpieczeństwa lepiej będzie, jeśli opracuję innowację pedagogiczną. Ja tę innowację pedagogiczną dzięki znowu wsparciu wielu wspaniałych koleżanek polonistek opracowałam, zatwierdziła ją Rada Pedagogiczna, chociaż też według nowych zasad nie musi, to tylko pani dyrektor decyduje, że wyraża na to zgodę. Dostałam taką zgodę, mam zielone światło, realizuję tę innowację pedagogiczną i tak po prostu jest. Było też pytanie, jak to jest z tymi ocenami wystawianymi przez uczniów. Powiem tak, oni się muszą odnieść ściśle do kryteriów sukcesu, muszą się odnieść do wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, które muszą zdobyć. To nie jest, że oni jest sobie z kapelusza i mówią, ja chcę piątkę, bo oni mają ściśle określone wymagania edukacyjne na początku każdego roku, wiedzą, co muszą zrobić na każdą poszczególną ocenę i kiedy wystawiają sobie, i najczęściej robiłam to w postaci albo listu, albo ankiety, to oni po prostu sobie na koniec wystawiają oceny na podstawie odpowiedzi na poszczególne pytania. I tak jak powiedziałam, na 75 ocen nie zgodziłam się tylko z 4 i proszę mi wierzyć, to nie były same piątki, szóstki i czwórki, zdarzały się nawet oceny dopuszczające. Mam jednego, który co półrocze obiecuje mi poprawę i ma na imię Czarek i już powiedziałam, że jest największym czarusiem w Rzeczypospolitej. I jeszcze coś było. Ja mam jeszcze pytanie. Pani Marzanna napisała, zastanawia mnie, jak często zapisywać informacje w dzienniku elektronicznym. Ja też polecam Państwu to, jest link wklejony przez koleżankę naszą, przez Anitę, który prowadzi do czterech artykułów. Nie pamiętam. Tak, mitów dotyczących informacji, czyli złych przekonań dotyczących informacji zwrotnej. I tam jest też w tym artykule Danusi Sterny między innymi mowa o tym, że jeśli zbyt często udzielamy i do wszystkiego informacji zwrotnej, to ona traci znaczenie i uczniowie nie odbierają jej, czyli traci swoją wagę. Więc też naprawdę warto wyważyć do czego, do jakich zadań. To mają być zadania edukacyjne, które kształcą złożone umiejętności. Natomiast ja rozumiem, że złożoną umiejętnością w klasie pierwszej szkoły podstawowej może być łączenie litery, czy nawet jej napisanie. To jest bardzo złożona umiejętność, ale im wyżej w edukacji, tym te informacje zwrotne powinny mieć właśnie takie znaczenie dla uczniów, większe, tak? Czyli nie do każdego, nie do zadania z luką, jeśli nie wymaga myślenia wyższego rzędu, tak? Czy takiego głębszego myślenia, tylko mechanicznego wstawienia. Ale też chciałam na koniec powiedzieć też Państwu jedną rzecz, że naprawdę myślę, że uważność na to, co robią, jak reagują nasi uczniowie na nasze informacje zwrotne, w jaki sposób lubią być docenieni, w jaki nie, w jaki wskazywać im ten obszar rozwoju, w jaki nie, ale też zaufanie własnej intuicji, bo ja myślę, że to jest najlepsza droga do tego, żeby oni i my też, żebyśmy funkcjonowali i wiedzieli, że chcemy tego samego, tak, żebyśmy dobrze funkcjonowali ze sobą. Ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć Państwu, że ja, żeby jakby uspokoić trochę rodziców, to ja oprócz takich dłuższych informacji zwrotnych, które w e-dzienniku wpisuję, to stosuję też takie trzy symbole. Tak, jeszcze nie, częściowo tak. I zauważcie Państwo, one też mają odpowiednią wymowę. To jest jeszcze nie i częściowo tak. Więc nie ma jakby z góry założonego, że nic nie umiesz. To jest zawsze tak, że te literki mogą zniknąć i na miejsce JN może pojawić się literka T. U mnie uczniowie wiedzą, że liczy się dla mnie efekt końcowy i mogą zaliczyć pracę z września, brzydko powiedziawszy zaliczyć, nawet w czerwcu, bo dla mnie się liczy to, że ją zrobią, a nie to kiedy. Mimo że uczę ich jakby systematyczności i odpowiedzialności
i całej reszty. Magdo, widzę, że nawet mój widok Cię nie wystraszył. Nie. Ja Wam bardzo zadaję pytania na zakończenie. Myślę właśnie, Magdo, Małgosiu, to zresztą bardzo Wam dziękuję za to, że odpowiedziałyście również na te pytania. Jeżeli, nie wiem, chcecie odpowiadać jeszcze dalej na wiele różnych pytań, to ja proponuję, żebyście swoje adresy mailowe wkleiły na czacie i te osoby, które będą chciały, to skorzystają i będą Was męczyły tymi pytaniami. A Wy być może będziecie odpowiadały, ale to już jest Wasza decyzja. Chciałyście na końcu zadać jeszcze pytanie. Też ja już rzuciłam. Żeby to pytanie, żeby każdy odpowiedział sobie na nie w głowie swojej własnej, bądź na czacie, jeżeli Państwo chcecie się tym podzielić, tą swoją refleksją. Natomiast ja jeszcze jestem jakby zobowiązana, czy chcę dwa slajdy, dosłownie dwa slajdy, ponieważ chciałam Państwu powiedzieć, że takie wydarzenie jak to towarzyszy naszym kursom internetowym. To jest trzecie wydarzenie tego typu w tym roku, w tej edycji kursów internetowych, a w przyszłym roku na pewno będziemy się też starali pozyskać profesjonalistów i takie osoby, które jakby i ekspercko, i praktycznie będą potrafiły powiedzieć o ważnych dla wszystkich zagadnieniach. Ja tylko przypomnę, że rekrutacja na przyszły rok do kolejnej edycji Nauczycielskiej Akademii Internetowej ruszy w sierpniu. Także tego jakby szukajcie, wyczekujcie Państwo na naszej stronie ECO-owej. W tym roku wyjątkowo jakby późno tę rekrutację zaczynamy. Trochę inaczej po prostu wymyśliliśmy sobie całą koncepcję i myślimy, że mamy nadzieję, że to się sprawdzi. Kursy ruszą na początku października 2022 roku, a oferta naszych kursów to trzy jakby grupy tematyczne. Pierwsza ta grupa, którą już widać na tym slajdzie, ocenianie kształtujące, i tutaj cztery kursy tematyczne, jakby związane właśnie z ocenianiem kształtującym. I kolejne, już przerzucę slajd, tak, i kolejne dwie grupy tematyczne, jedna, którą tak nazwaliśmy ogólnie metody dydaktyczne, choć tutaj wchodzą w zakres tego naprawdę bardzo różne kursy, począwszy od rzeczywiście tych metod motywujących uczniów, ale również kurs jak wzmacniać samodzielne oraz trwałe uczenie się uczniów, jak kształcić kompetencje kluczowe, jak zaprojektować, poprowadzić efektywną lekcję. To wszystko oczywiście związane jest z procesem uczenia się, metoda projektów, pracy z uczniami. Również mamy w naszej ofercie kursy stricte jakby przeznaczone dla nauczycieli, nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, bo ta grupa jest naprawdę liczna, licznie z nami chce współpracować i to są te kursy, które są też wypisane tutaj na tym slajdzie. Oczywiście każdy inny kurs też jak najbardziej edukacja wczesnoszkolna może uczestniczyć, ale po prostu w tych kursach przykłady, które są w nich zawarte, są rzeczywiście skierowane z tego poziomu edukacji wczesnoszkolnej i są skierowane właśnie dla nauczycielek i nauczycieli tego etapu edukacyjnego. Ja już kończę. Na dzisiaj już Państwa nie będę zatrzymywać dłużej. Bardzo przede wszystkim dziękuję prowadzącym. Tu czytałam cały czas na czacie, że jakby odbiór Państwa, przynajmniej tych z Państwa, którzy się z nami podzielili, jest bardzo dobry i właśnie te pytania świadczą o dużym zainteresowaniu tematem i cały czas o takim niedosycie, ale myślę sobie, że chyba lepiej zostać z pewnym niedosytem niż z przesytem. I jeszcze raz przepraszam za te parę minut jakby przedłużenia, ale mam nadzieję, że i te parę minut przedłużenia były czasem użytecznie i dobrze wykorzystane, tak jak całe te wcześniejsze półtorej godziny. Uprzejmie Państwu dziękuję. Zapraszam do nas, do CEO, do Nauczycielskiej Akademii Internetowej i miłego wieczoru jeszcze życzę. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Ja odpowiedziałam na to, co oznaczają te literki. Jeśli ktoś mnie chce znaleźć, to proszę mnie znaleźć na Facebooku. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.